Szanowni dostojni goście i drodzy słuchacze, bardzo mi miło powitać wszystkich na naszej kolejnej inauguracji roku akademickiego Radzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 2021-2022. I jak nakazuje wieloletnia tradycja, naszą uroczystość zaczniemy od śpiewania hymnu studenckiego Gaudeamus. Szkoda, że tym razem bez chóru, który nam zawsze towarzyszył. Ale takie są czasy i liczę na Państwa wyrozumiałość. Bardzo proszę o powstanie. Bardzo się cieszę, że mimo różnych obostrzeń, tak liczę, żeście Państwo przybyli na naszą dzisiejszą uroczystość. Z tego, co słyszałem, to niektórzy nawet tęsknili za powrotem do naszego Uniwersytetu. I stało się, dzisiaj właśnie zaczynamy. Szczególnie cieszę się z obecności naszych władz samorządowych w osobie pana starosty Radzyńskiego, Szczepana Niebrzegowskiego, którego serdecznie witam. Mistrza naszego miasta Radzynia, pana Jerzego Remka. I szczególnie chcę powitać gospodarza tego obiektu, pana dyrektora Radzyńskiego Ośrodka Kultury, pana Roberta Mazurka. Naszym szczególnym gościem jest dzisiaj pani Anna Nawasa, która będzie miała wykład inauguracyjny. Witamy, pani Anna. Serdecznie witam wszystkie osoby, które, no może nie na co dzień, ale współpracują z nami, okazując nam dużą życzliwość. I przede wszystkim operatora Radzyńskiej Kronii Filmowej, pana Mirosława Piasko, który już zaczął swoją pracę. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli szkół, z którymi od lat współpracujemy. Zespół Diament, który również nam w programie artystycznym pokaże swoją działalność. A chciałbym jeszcze gorąco serdecznie przywitać przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń zrzeszających seniorów. W osobie pani Pokłaskiej Stanisławy witam bardzo. Pani Kalinki Mazur. To świadczy o naszej integracji. Nieważne do jakiego stowarzyszenia seniorzy należą, ale staramy się być przy różnych okazjach właśnie razem. Szanowni dostojni goście, drodzy słuchacze. Nulla aetas ad discentum sera. Żaden wiek nie jest za późny dla nauki. Przywołałem tę starorzymską sentencję nie bez kozery. Otóż nasi słuchacze, seniorzy wielokrotnie udowodnili, że PESEL to jest tylko rząd literek, a oni są nadal aktywni, ponieważ
zgodnie z zadaniami i celami naszego Radzieckiego Uniwersytetu III wieku, to jest permanentna edukacja seniorów. I nasi słuchacze ciągle udowadniają, że ich aktywność poznawcza, intelektualna poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności pozwala na przyzwyczajenie nudy, apatii, nieraz nawet może jakiejś depresji, osamotnienia. Ale jest takie optymistyczne powiedzenie, że nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu. A wy na pewno nie macie czasu na to, patrząc na dzisiejsze sprawy. To wszystko sprawia, że słuchacze swoją aktywną postawą zmieniają dotychczasowy wizerunek seniora w naszym społeczeństwie. Wykorzystując bagaż swoich doświadczeń życiowych i niejednokrotnie dzieląc się z nimi młodszym pokoleniem. Badania demograficzne wykazują, że społeczeństwo starzeje się, ale mówiąc tak bardziej delikatnie, po prostu wydłuża się ludzki wiek życia, dłużej żyjemy. Proces ten dostrzegają władze i to na różnych szczeblach, od rządu począwszy, skończywszy na władzach samorządowych. A ponieważ każda działalność wymaga określonych środków i nakładów finansowych, to bez wsparcia z zewnątrz takie instytucje jak Stowarzyszenia Zrzeszające Seniorów i nasz Uniwersytet nie miałyby racji bytu i nie dałyby sobie rady. Dlatego dzisiaj po raz kolejny dziękuję naszym władzom samorządowym za wsparcie finansowe, ale również i takie duchowo-moralne, co niejednokrotnie odczuwamy. Cieszymy się, że działalność Radzieckiego Uniwersytetu III wieku, a także innych stowarzyszeń seniorów znajduje coraz większe i zrozumienie i akceptację. Dziękujemy Panie Starosto, dziękujemy Panie Burmistrzu. I również chcę serdecznie podziękować dyrektorowi Radzieckiego Ośrodka Kultury, panu Robertowi Mazurkowi, bez którego wsparcia logistycznego, organizacyjnego nie bardzo wyobrażam sobie działalność naszego uniwersytetu. Dziękujemy panie dyrektorze. Dziękuję wszystkim, którzy na co dzień okazują nam życzliwość i wsparcie w różnych formach, a wbrew pozorom takich ludzi dobrej woli wspierających seniorów jest w naszym mieście całkiem spora liczba. A ja osobiście w swoim imieniu chcę serdecznie podziękować wszystkim słuchaczom za zdyscyplinowanie uczestnictwa w naszych zajęć, za wyrozumiałość wobec mojej osoby, a także za pogodę ducha i te relacje pozytywne między wami. Dziękuję wam serdecznie, kochani słuchacze. I na koniec przytoczę myśl filozofa, poety rzymskiego Cycerona, który przed wiekami powiedział: zachowane zostaną ludziom władze umysłowe, byleby tylko w pracy nad naukami nie ustawali. I to dedykuję wszystkim, nie tylko naszym słuchaczom. Dziękuję za uwagę. Jeżeli ktoś z państwa chciałby zabrać głos, to teraz zapraszam serdecznie. Bardzo proszę. Szanowni państwo, przede wszystkim to wyrażam taką wdzięczność organizatorom i kierownictwu Uniwersytetu III wieku i Państwu za to, że mogę tutaj z Państwem być, za to, że możemy się tutaj spotkać po tak długiej przerwie. Nareszcie ta aktywność została pobudzona na nowo i myślę, że to będzie służyło nam wszystkim. Taka refleksja pojawiła się, bo przejeżdżałem w pobliżu pałacu, który jest remontowany. Tutaj ten obiekt też planujemy poddać gruntownej takiej rewitalizacji, tak aby te warunki były jak najlepsze, jak najbardziej godne. Ale powiem to tak, to wszystko nic.
To wszystko nic, jeśli nie będzie ludzi. Jeśli nie będzie aktywnych ludzi. Jeśli nie będzie tego zainteresowania życiem kulturalnym, życiem społecznym. To nie miałoby żadnego sensu. I dlatego tym bardziej wyrażam taką wielką taką wdzięczność za to, że Państwo chcecie ze sobą być tutaj, że chcecie Państwo tak bardzo oddawać się tej działalności społecznej, kulturalnej. Każdy przejaw takiej działalności to jest wartość dodana. To miasto żyje, to środowisko żyje. Jesteście po prostu bardzo ważni Państwo dla nas wszystkich. I dla tych, którzy są Państwa rówieśnikami, to też ja się zbliżam do wieku emerytalnego, ale również dla wszystkich innych, dla młodszych pokoleń, które są niezwykle istotne, są istotni ci młodzi ludzie, ponieważ to też sensu by nie miała nasza działalność. Te wartości, jakie Państwo ze sobą niesiecie, są jakby drogowskazem dla wielu młodych ludzi. A my z kolei też podpatrując młodych ludzi w tym najlepszym znaczeniu, też możemy się czegoś nauczyć. I tą radością, którą oni przeżywają, ta radość się udziela również nam. Jeszcze raz, Panie Darku, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Państwu serdecznie. Po Panu Burmistrzu ciężko się przemawia, bo wszystkie najistotniejsze kwestie poruszył. Dołączam się do tych słów Pana Burmistrza. Również bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak się składa, że starosta w tej kadencji miał duże kłopoty z obecnością na inauguracjach właśnie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w poprzednich latach. Przynajmniej ja nie przypominam sobie, żeby był. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jestem z Państwem. Powiem tak, nie chciałbym bardzo oficjalnie przemawiać. Ja chciałbym przemawiać jak do koleżanek, kolegów, do której grupy, że tak powiem, trzeba będzie się kiedyś zapisać. I powiem tak, dla mnie od dzieciństwa osoby starsze, doświadczone są niesamowitą wartością. Ja się wychowałem w rodzinie trzypokoleniowej. To znaczy, gdzie w domu były wnuki, gdzie byli rodzice, dokąd żyli, no i byli dziadkowie. I ogromna mądrość, jaka płynęła właśnie od tych osób starszych, bardzo mnie ukształtowała. Patriotyzm, przywiązanie do wiary katolickiej, do tradycji, dało mi niesamowity kapitał, który mi procentuje w całym moim dorosłym życiu. Brakuje mi obecnie tego, że dzisiejszy model rodziny bardzo rzadko jest taki, jak był za mego dzieciństwa. Tego mi brakuje. Ale zrozumiałem, jak wielką wartością w społeczeństwie są ludzie, którzy przeszli dużo dłuższą drogę. Bo ci ludzie przeżyli wiele i z tych doświadczeń, jakie wynieśli, mogą nam, młodszym, którzy żeśmy wielu sytuacji nie przeżyli, mogą nam po prostu pomóc. I mądre społeczeństwo, mądre grupy ludzi to takie grupy, które z tej mądrości osób doświadczonych korzystają. I kończąc tą przydługą wypowiedź, wszystkim Państwu z tego miejsca życzę, żebyście nigdy nie dali sobie radości, żeby życia odebrać. I zdrówka życzę i Bożego błogosławieństwa. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za te miłe słowa obu Panów, za te życzenia. I postaramy być się rzeczywiście na co dzień uśmiechnięci. Uśmiechnięci bez względu na sytuację, na względu na okoliczności, które są bardzo różne. To bardzo pomaga. Mówi się, patrz optymistycznie na to. Ale tak, od samego rana musi mieć ten uśmiech na twarzy. A teraz, zgodnie z programem naszej inauguracji, serdecznie zapraszam Panią Annę Wasak. Już Państwo widzicie, że ten tutaj to zdjęcie wpisuje się w to, co za chwilę usłyszymy i również w to, co zrobił Pan Burmistrz wcześniej, żeby nasz pałac odzyskał przynajmniej w części swoją
swój wizerunek sprzed lat. Dziękujemy, panie burmistrzu. Rozumiem. Za odchłości. No tak, odchłości. Ale małymi kroczkami. Pani Aniu, serdecznie panią zapraszam. Witam serdecznie. Jestem bardzo zaszczycona tym, że dostąpiłam tego zaszczytu, iż mogę wygłosić wykład inauguracyjny w tak zacnym gronie. A jednocześnie cieszy mnie to, że tematem tego spotkania, które rozpoczyna nowy rok spotkań, jest właśnie Pałac Potocki. Bo jak już tutaj pan burmistrz wspomniał, jesteśmy w takim szczególnym momencie, można powiedzieć historycznym. Pałac wraca do swojej świetności. Będziemy to mogli zobaczyć. Dlaczego to jest ważne? Proszę państwa, dlaczego to w latach 50., 60., kiedy niektórzy pamiętają, jak było ciężko po wojnie, jak było trudno, prawda? A jednak rozpoczęto budowę murów, dachu, zabezpieczenia tego budynku. Tyle, ile można było zrobić, to już wówczas zrobiono. Dlaczego? Ja pamiętam, że byłam wtedy w klasie 4., 5. szkoły podstawowej. Odbudowano pałac, zamek królewski. Ile z niego zostało? Kawałeczek ściany z jednym oknem. Ale to był ten gen, na podstawie którego został odbudowany ten potężny budynek świadczący o potędze Rzeczpospolitej, o naszej przeszłości. Jest świadectwem naszej tożsamości. My potrzebujemy jakichś materialnych rzeczy, żeby sobie przypomnieć, żeby może poczuć się dumnym. Może, żeby mieć pretekst, żeby mówić o historii, odbudowywać naszą historię, której czasami nie znamy. I myślę, że taką rolę odegra nasz pałac. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Ach, piękny, jeden z 10 najpiękniejszych, jedna z 10 najpiękniejszych rezydencji Europy. Zdajemy sobie z tego sprawę? My to tak mijamy co dzień, więc jesteśmy oswojeni, przyzwyczajeni. Czasami po prostu nie zauważamy. No już teraz, jak jest tak pięknie fasada odnowiona, no to już szybciej wzrok przyciąga, prawda? Najcenniejszym elementem tego naszego zespołu są rzeźby Redlera. Ja wiem, że kilka razy rozmawiałam z osobami, które mówią, a tam są jakieś rzeźby? Autentycznie. I dopiero zaczęli oglądać. Mało tego. Te rzeźby jest najlepiej oglądać z bliska, a w zasadzie przez jakąś lornetkę. Ja oglądam przez obiektyw zbliżający aparatu. I to chcę państwu pokazać, jaka to jest wartość. Jedna sprawa, wartość architektury tego obiektu. Niech mi państwo wierzą, jeżeli przyjeżdżają do nas osoby zwiedzić ten obiekt, zobaczyć ten obiekt, to jest nagminnie taka reakcja. Wchodzą na dziedziniec i mówią, wow, ale pięknie. Zachwyt bardzo emocjonalny, który my straciliśmy, prawda, przebiegając obok. Ale druga sprawa, i o tej architekturze chcę powiedzieć, po to, żebyśmy przechodząc obok tego obiektu, rzucili okiem. Druga sprawa to jest historia naszego miasta. Bo po co Zamek Królewski odbudowano? Żeby przywrócić pamięć, żeby dać pretekst do tego, żeby tam ludzie poszli, poznali historię. Podobnie będzie tutaj. Dlaczego od fragmentu kolumnady chcemy odbudować Pałac Saski? Bo to są takie fragmenty, elementy, geny, na podstawie których pewne rzeczy mogą zmartwychwstać. Można je odbudować. Można przywrócić pamięć, można przywrócić tożsamość. I nasz pałac na pewno będzie taką atrakcją turystyczną, która przyciągnie turystów, bo widzę reakcję ludzi. Troszkę byli rozczarowani, kiedy wchodzili do tego wnętrza pustego. No nie będzie puste. I być może tutaj zacznie się ruch turystyczny, poważny, który da również nam miasto jakieś dochody. Ale proszę państwa, są też wartości inne, duchowe. Gdybyśmy nie mieli świadomości tego, kim jesteśmy, gdybyśmy nie byli dumni z tego, że jesteśmy Polakami, jaka jest nasza przeszłość, no to niestety łatwo by z nas było zrobić niewolników i wtedy nie wiem, czy gdybyśmy dali się traktować w ten sposób, mielibyśmy też jakieś z tego korzyści materialne. Więc te sprawy są połączone, więc przede wszystkim wiedzmy, skąd jesteśmy, kim jesteśmy,
bądźmy z tego dumni. A reszta może przyjdzie z czasem. Więc rozpocznijmy od architektury. Dlaczego ona tak zachwyca? Rzeczywiście nasz pałac zaliczany jest do 10, a niektórzy twierdzą, że nawet 5 najwspanialszych rezydencji rokokowych Europy. No, aż tak człowiek się krępuje, kiedy mówi, że w tej samej, w tym samym gronie jest Wersal, jest Sanssouci, jest Zwinger. No, może będziemy, jeśli chodzi o wartości architektoniczne, to nie jest moje zdanie, to jest zdanie specjalistów. Natomiast jeżeli ten blask przez rewitalizację Pałacu odzyska, może będziemy bardziej przekonani. W Polsce są tylko 3 obiekty takie. W Białymstoku, Wilanowie, no i nasze. Oczywiście od tego korpusu odchodzą 2 skrzydła prostopadle, zakończone pawilonami, ale przecięte wspaniałymi, wyjątkowymi bramami. Ten obraz widzimy na co dzień, prawda? Ale teraz przyjrzyjmy się, o, no niestety to nie przechodzi, tej bramie głównej. Ona jest szczególna, bo też bardzo ozdobna, bardzo atrakcyjna. Ona pokazuje, co działo się w tym pałacu, kim byli właściciele tego pałacu. Zachwyca. Za chwilę do tego dojdę. No i oczywiście zakończone te skrzydła pawilonami. Ale najcenniejszym elementem całego zespołu pałacowo-parkowego są rzeźby. Rzeźby, które wykonał Jan Chryzostom Rendler, bo oczywiście i sama budowa pałacu też nie przez byle kogo została zaprojektowana, bo przez Jakuba Fontanę, czyli myślę tych najwybitniejszych artystów, architektów, którzy stworzyli ten pałac. Dlaczego aż tak wielkie założenie? Dlaczego tacy wielcy artyści? Otóż, proszę Państwa, właścicielem wtedy tego pałacu, już wcześniej istniał pałac, który został zbudowany przez Stanisława Antoniego Szczukę, ale tutaj przebudowali Marianna i Eustachy Potoccy, zdecydowali, że to miejsce będzie ich gniazdem rodowym. I właśnie kiedy Marianna i Eustachy Potoccy, po ślubie, który wzięli w 1741 roku, w 1749, po 8 latach, zdecydowali się, że tutaj będzie ich gniazdo rodowe, zatrudnili właśnie grono najwspanialszych architektów, twórców do tego, żeby przystosowali wcześniej istniejący pałac Szczuków do ich potrzeb. Co miało tak zachwycać? Co miało opowiadać o tych rodach? No przede wszystkim rzeźby. Wykonał jej najwspanialszy rzeźbiarz epoki rokoka, z tym, że w dziedzinie rzeźby świeckiej, bo w dziedzinie rzeźby kościelnej to jeszcze mieliśmy innych specjalistów. I on robił rzeźby w Warszawie, dla magnatów, między innymi w Białymstoku, w Warszawie, w Wilanowie i dla Radzenia zrobił. I dlaczego to jest, nasze rzeźby są takie ważne? Dlatego, że one się przede wszystkim zachowały. Zachowały się do dzisiejszego dnia prawie wszystkie w takiej wersji oryginalnej. Możemy je oglądać oryginalne na pałacu. Po drugie, one mają wielką wartość artystyczną, a po trzecie, tworzą całość. Taką ideowo artystyczną opowiadają. O czym opowiadają? O właścicielach. Ja może przejdę do tych rzeźb, ponieważ one są takie cenne i tutaj na tej wieży bramnej zachodniej mamy pewne elementy, które już opowiadają pewne wątki. Na środku są 2 kartusze herbowe z herbem Potockich, czyli Pilawa, z herbem Kąckich, z którego pochodziła Marianna, czyli Brochowicz, skaczący wiele. Te kartusze są zwieńczone koroną otwartą. Tutaj mamy, no oczywiście są obok płótna, które
ozdabiają te kartusze girlandami z liści dębu. Są elementy wojskowe, sztandary, lufy armat i są takie dwie rzeźby tutaj. Jedna to jest architektura wojskowa. Opiera się o wieżę, pokazuje plan twierdzy. Druga architektura cywilna, która opiera się również o jakąś wieżę, no ale już nie obronną, to jest wieża obronna. I pokazuje nam, że tutaj jest małżeństwo, to się bardzo kocha. Te herby są takie przytulone do siebie, wsparte na sobie. Jest to siedziba rodu o wielkich tradycjach wojennych, ale również o ambicjach intelektualnych i kulturalnych. To przedstawia ta architektura cywilna. Bardzo piękna, dojrzała kobieta. Państwo pewnie zauważyli, jak się wchodzi na dziedziniec, to przy każdej wieży od strony dziedzińca są takie rzeźby dosyć dziwne. Przedstawiają osiłka, który mierzy się z różnymi przeciwnościami. To jest Herkules. Herkules to był bohater mityczny, który wykonywał 12 prac. Zachary go za pewną nieumyślną zbrodnię został skazany na 12 niewykonanych prac. I tutaj mamy 4 z nich pokazane. Tutaj Herkules walczy z Hydrą, czyli takim potworem, który był nie do pokonania, bo jak się ucięło mu jedną głowę, to odrastało więcej. Drugi, tutaj Herkules pokonuje Cerbera, czyli strażnika Hadesu. Następnie Herkules pokonuje lwa nemejskiego i Herkules pokonuje byka kretyńskiego. Rzeźbą, która mówi o szczególnym związku Marianny i Eustachego Potockich, jest ta rzeźba. Państwo pamiętają, gdzie ona się znajduje? No, na samym szczycie od strony parku. Ta rzeźba mówi o miłości Marianny i Eustachego. Zaraz pokażę może z bliska. To jest jeleń skaczący przez przeszkodę w postaci takiego pnia drzewa. Tutaj jest sieć pokazana bardzo pięknie. I dwa buta trzymające rwące się psy. O, proszę bardzo, to jest z bliska. Proszę zwrócić uwagę na tę sieć. Jeżeli się popatrzy z bliska, sfotografuje się w powiększeniu. Przy odpowiednim oświetleniu, proszę zwrócić uwagę, tam jest sieć. Widać okna, prawda? Jaka to jest, no, subtelna rzeźba. I mamy też kolejną rzeźbę. O, proszę bardzo, rzeźba konia. No, no tam były stanie, no to koń, prawda? Ale proszę Państwa, dlaczego ten koń skacze przez taką przeszkodę, bardzo piękną, do czego to jest podobne? Do jakiegoś fragmentu może zabytkowego łoża, co? Bo przerzucone jest przez to jakaś kapa bardzo zdobna. Proszę zwrócić uwagę na te frędzelki. Jak jest odpowiednie oświetlenie. Wyeksponowana rzeźba światło cieniem. No, czy mam wrażenie, że to jest z kamienia? No to tak jakby ktoś na żółty rzucił, prawda? Że tak niedbale, że ona jest taka pokięta, wyhołdowana, te cienie pięknie załamują. No i grzywa rozwiana oczywiście. I też temu towarzyszą dwa płótna w tej scenie. I to jeszcze jedna scenka, to jest całość od strony północy, od strony parku. Scena taka pokazująca, jak już wspomniałam, jest ta grupa Demeter i Psyche. Są dwie gracje piękne, też daleka, jak je widzimy, to szczegółów nie dostrzegamy, jakie to jest rzeczywiście piękne, będą jeszcze pewnie odnowione. No i tutaj w tym panonie mamy taką scenkę, też miłosną, która przedstawia Zefira, boga wiatru zachodniego oraz Florę, boginię świata roślinnego. To są te wątki miłości. Mianowicie wątek sztuki. Jak wspominałam, przy tej bramie zachodniej jest po lewej stronie posąg architektury cywilnej. Ona też oznacza sztukę, prawda? Oznacza to, że ci mieszkańcy, właściciele tego pałacu byli zainteresowani sztuką. Proszę Państwa, ten wątek był bardzo ważny dla całej Polski, dlatego że Stanisław Kostka-Potocki,
nie urodził się w tym pałacu, urodził się w Lublinie, ale był, no, był tutaj, spędzał wiele czasu, szczególnie wakacje, a także był przez kilka lat właścicielem tego pałacu i być może dzięki niemu te artefakty, różne elementy wyposażenia, obrazy, rzeźby i tak dalej ocalały, ponieważ je przeniósł do Wilanowa. No Wilanów cudem ocalał, prawda? I teraz mamy wiele zbiorów z Pałacu Radzyńskiego w Wilanowie. To właśnie on tam przeniósł. Tam otworzył pierwsze w Polsce publiczne muzeum. Interesował się, był pionierem archeologii, ale także tworzył podręczniki do sztuki, historię sztuki polską opisał. I co on napisał w swoich listach? On napisał, że zainteresowanie sztuką wyniósł z Radzynia, z naszego tutaj o pałacu, ponieważ był świadkiem tego, jak ojciec go przebudowuje. Był świadkiem tego, jak tutaj te rzeźby są stawiane, jak to wszystko powstaje. I stąd się zainteresował sztuką, nawet stworzył projekt fasady Kościoła Świętej Anny w Warszawie. Proszę bardzo. Wszyscy znają ten obraz, prawda? Ktoś mi powiedział, że jest gdzieś umiejscowiony tutaj nasz Mikołaj Cebulka, tylko no, trzeba by do źródeł sięgnąć, głębszych jakoś tak, nie dotarłem się do źródeł. On był dyplomatą, przybocznym sekretarzem księcia Witolda. On jeździł po całej Europie załatwiać te sprawy sporów polsko, litewsko, żmudzko, krzyżackich. To, że wszystkie dwory objechał europejskie, to jest jedna sprawa, ale ja chciałam napomnieć o takiej sprawie. On był uczestnikiem, reprezentantem Litwy na Soborze w Konstancji. Może w tej chwili sobory, no to są takie raczej zgromadzenia duchowne, prawda? Wówczas w Konstancji to się zgromadzili nie tylko duchowni, ale władcy, no jacy ważni przedstawiciele uniwersytetów, no wszyscy, którzy jakąś ważną rolę odgrywali w Europie. Wtedy dyskutowano o kształcie Europy. I właśnie nasz Mikołaj Cebulka reprezentował państwo litewskie. I głosił on takie tezy, które na początku XV wieku, 1414-18 trwał Sobór w Konstancji. I tam mówił o demokracji, bo to pojęcie kształtuje się w XIX wieku, o pojęciu narodu, pojęcie XIX-wieczne. No i panie powinny być zadowolone, które tu są w większości, jesteśmy w większości, bo mówił też o równouprawnieniu kobiet w wieku XV. I znowu obraz Jana Matejki. Proszę państwa, naprawdę jak kiedyś rozmawiałam z panem Arkiem, że historię Radzynia można opowiedzieć obrazami Jana Matejki. Dlatego one się będą przewijać. Ja już tak też nie będę rozwijać historii. Mikołaj Mniszek był tym, który zorganizował tak zwane pojawienie się ducha Barbary w Radzie Wiłów. Słyszeli państwo o tym pewnie, prawda? Zygmunt August, bardzo zakochany, kochał no niemożliwie Barbarę Radzie Wiłówna. Poślubił ją, poślubił, zaraz zmarła. On do końca życia chodził w żałobie. Bardzo był nieszczęśliwy. No ale to nie przeszkadzało mu, że tak powiem, pocieszać się kobietami, które były na dworze. I właśnie Mikołaj Mniszek poznał taką kobietę, Barbarę Wiżankę, która była łudząco podobna do Barbary Radziwiłłównej. No, urządził spektakl pod tytułem Pojawienie się ducha Barbary Radziwiłłównej. Tutaj namalował to Jan Matejko. No, mamy pamiątkę szczególną. To właśnie jest ten Mniszek w kościele. Nie będę teraz się rozwodzić na temat samego tego nagrobka, ale to jest właśnie ten Mniszek być może. On jest pochowany gdzieś nawet. Także mamy takie ciekawostki historyczne i konstytucja. Te dwa hasła są takie dla nas znane. Tak, tylko że wiecie państwo, to było wielkie dzieło. Prawdopodobnie tutaj, ponieważ dwóch synów, Ignacy Potocki i Stanisław Kostka-Potocki, byli filarami oświecenia. Oni współtworzyli te reformy. Jeśli się mówi o Konstytucji 3 maja, to się wymienia właśnie Ignacego Potockiego jako współtwórcę. Jeśli się mówi o reformie edukacji, to się wymienia Ignacego Potockiego i Stanisława Kostka-Potockiego. I o ile no, Konstytucja no, nie została wcielona w życie, ale proszę państwa, reforma oświaty, którą oni zrobili, współtworzyli, przetrwała. Dzięki nim, dzięki tej reformie, mieliśmy pokolenie romantyków.
I także, jeżeli myślimy o hotelu Lambert, o tym stowarzyszeniu, no to tam ono było finansowane przez właśnie właścicielkę wcześniejszą radzenia, Annę Sapieżynę, która utrzymywała zięcia i córkę w Paryżu, pomagała im prowadzić ten ośrodek, hotel Lambert, i potem zostało stworzone. No a z kolei wnukiem Anny Sapieżyny był kardynał Adam Stefan Sapieha, który konsekrował, prawda, na biskupa tego, Karola Wojtyłę, który się nim opiekował. Także to są takie wątki rewelacyjne i ja wiem, że nie wszystkie powiedziałam, nie o wszystkich niezbyt składnie, ponieważ ja wolę mówić, jak czytać, ale miejmy tę świadomość, że ten pałac naprawdę jest coś bardzo ważnego, nie tylko dla Radzynia, nie tylko dla okolic, ale dla Polski. I warto o tych wątkach wiedzieć, warto wspierać to, co się teraz dzieje, odbudowę tego pałacu. Bo myślę, że w nim znajdą się, mówiąc o nim, będziemy mówili o tych właśnie sprawach, które są z tym złączone. O tym, że jak to ważny obiekt jest dla historii Polski. Ja nie chcę przedłużać już. Dziękuję serdecznie. Może kiedyś jeszcze będzie okazja, żeby w szczegółach opowiedzieć się. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Aniu, serdecznie, bardzo serdecznie dziękujemy za ten ciekawy, no z wiadomych względów niewyczerpującą historię, wykład o naszym mieście, ale myślę, że nawet najstarsi Radzyniacy o wielu takich szczegółach tutaj nie wiedzieli. Także szczególnie serdecznie Pani dziękuję i zapraszam na następne spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dziękuję, dziękuję serdecznie. Mówię, że jak za długo, to proszę mnie tam hamować, ale to naprawdę są fascynujące wątki i ja też poznawałam tę historię, jak tutaj to tam w 2010, 2015 zaczęłam historię poznawać. Warto. Dziękuję. O historii Radzynia nigdy nie za długo. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Szanowni Państwo, i tak doszliśmy do części, którą nazywają niektórzy programem artystycznym. Jako pierwsi wystąpią uczniowie naszej szkoły muzycznej pierwszego stopnia imieniem Karola Lipińskiego i zapraszam uczniów. Zofia Zasiewicz na flecie, Maria Wyszlicka, gitara i Hjortef Artur będzie na cztery ręce, dwie uczennice Gadomska i Skiba. Opiekunem jest pan Tomasz Wojtaś. Serdecznie zapraszamy uczniów szkoły muzycznej.
witam wszystkich. Mam na imię Anna Łobacz, jestem właścicielką i instruktorką Szkoły Tańca i Gimnastyki Diament na Radzyni Podlaski. Dziękuję pięknie Panu za zaproszenie. I my tak troszeczkę zaprezentujemy swoich umiejętności. Jako pierwsi zaprezentują się Paulina Łobacz i Michał Koczkodaj. Zapraszamy. Dziękujemy za tą pierwszą część, a zapraszam teraz uczennicę Szkoły Podstawowej nr 2. Bardzo proszę. Szanowni słuchacze Radzyńskiego Uniwersytetu III wieku, kto zdobytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten może być nauczycielem innych. Tak mawiał Konfucjusz. To już 12 rok naszej owocnej współpracy. Słuchacze Radzyńskiego UTW i wcześniej uczniów gimnazjum nr 2, obecnie uczniów szkoły podstawowej nr 2. Pandemia wirusa przez ostatnie 2 lata ograniczyła nasze działania, ale wierzymy, że przed nami kolejne wyzwania, gdyż wszyscy mamy w pamięci wiele pięknych wzruszeń, udanych i owocnych przedsięwzięć. Jesteście Państwo dla nas niedościgłymi mistrzami, perfekcjonistami o ogromnej energii i pasji. Jesteście Państwo nauczycielami, gdyż nie szczędzicie sił i energii do zdobywania wiedzy i dzielenia się nią z innymi. Niejednokrotnie jesteście dla nas wzorem i przykładem w dążeniu do celu. Nasza współpraca została zainicjowana przedstawieniem z okazji 11 listopada pod tytułem Opowiedz mi dziadku. Tradycją stała się wspólna organizacja Dnia Kobiet i Mężczyzn dla lokalnej społeczności oraz wieczorków poetyckich, promujących twórczość lokalnych poetów. Wspólnie budowaliśmy nasz most pokoleniowy. Czytaliśmy utwory literackie w ramach Narodowego Czytania. Udało nam się poznać Państwa poezję. Razem wydaliśmy tomik poezji pod tytułem Most Pokoleniowy. Recytacja, taniec, drama, śpiew czy gra na instrumentach mieszały się często ze łzami wzruszenia i radości. Ta piękna więź emocjonalna między 3 pokoleniami uczniów, nauczycieli i państwa, seniorów, dawała nam poczucie, że robimy coś dobrego, pożytecznego, że jesteśmy przyjaciółmi. W dniu inauguracji roku akademickiego 2021-2022 życzymy Państwu wielu sukcesów edukacyjnych, społecznych i artystycznych. Ze swojej strony zapewniamy o gotowości i chęci do kontynuowania współpracy. A skoro dziś mowa o miłości w Pałacu Potockich, przypomnimy piękny wiersz napisany przez panią Annę Wasak pod tytułem Radzynianka, czyli ballada o 2 modrzewiach. Niech przemówi poezja. Jakaż to para piękna i młoda wiruje w świetle księżyca. Ona choć bieli złocie w brylantach, śmiertelny blada malica. On jak dom prosły szeroki w barach, okryty strzępem kontusza. Po stronie serca krwawiąca rana, lecz panny tu nie porusza. W
parku radzyńskim niby zaklęci, wpatrzeni w oczu swych głębie, tańczą pośród drzew na tafli stawu, nad nimi białe gołębie. Ona księżniczka z potockich rodu, on szarak z paszk niedalekich. Jak się poznali, jak pokochali, któż zgadnie po tylu wiekach. Mówił, że szlachcic spotkał Urszulę, gdy konną w Boże zbłądziła. Niedźwiedzia ubił, co chciał ją zgładzić, odtąd, gdy północ wybiła. Ona się tajnie z zamku wymyka, on kryje się pod modrzewiem. Czy ty mnie kochasz? Tak. Wyjdziesz za mnie? A tego to ja już nie wiem. Serce ci wierne, lecz rodzic drogi, mą rękę sanguszce daje. Nie bądźże córką uparta głupia, z nim życie będzie ci rajem. Mówią mi co dzień z rana, wieczora. Ja nie chcę, lecz cóż ja mogę? Dadzą mnie jemu nie patrząc na nic, ty miły ruszaj już w drogę. W dzień przed weselem, gdy się spotkali, by się pożegnać na wieki, młodzian rozpaczy nie mogąc ukryć, zaklnął, a niech do diabli. I nagle rumak się zjawił, stanął tuż obok młodzieńca. Jedź ze mną, miła, będziemy razem, miłość złączyła nam serca. Wsiedli na konia, wziął ją w ramiona i ruszył rumak ognisty, lecz nogą trafił na wielki kamień. Zarżał piekielnie, rozbłysły w pałacu oknach tysiące świateł. Natychmiast gawień się zbiegła. Konia nie było, wierzyć nie chcieli. Podkowarz kamień ugrzęzła. A przerażeni tym kochankowie za modrzewiami się skryli. Przysięgli sobie miłość po grób i dłużej. Serce na korze wyryli. Mówią, że chora matka Urszuli, czując, że śmierć przyjdzie wkrótce, swą córkę Pannie Marii oddała, to ocaliło jej duszę. Nazajutrz rano wielkie wesele w pałacu się odbywało. Setki zaprzęgów, gości szacownych przywiozło z całego kraju. Biskup Krasicki, książę poetów, w leżącym obok kościele ślubu udzielił młodziutkiej parze. Paszkowski lgnie do modrzewi. 5 lat minęło, oboje zmarli. On, wojak, zginął gdzieś w boju. Ona umarła dziecię powiwszy u męża hen na Wołyniu. A w parku do dziś para modrzewi ręce wyciąga ku sobie. Choć się kochają, tęsknią, są blisko, ciągle się dotknąć nie mogą. Chyba że zegar północ bić zacznie, cienie zbudzi blask księżyca, a wiatr potarga ręce modrzewi, włoży jej dłoń w dłoń szlachcica. Drzewa korę swą rzucą swobodnie, staje młodzian i obok dziewczyna. Piękni, jak wtedy, gdy się kochali, w tan ruszą, bal się zaczyna. W rytmie walca Potocka z Paszkowskim pośród parku z sobą wirują. Północ bije, płyną sekundy, kochankowie tego nie czują. Zapatrzeni w swe oczy jak gwiazdy, w rytm serc swoich jak baśni wsłuchani. Zapomnieli o wiekach rozłąki, letnią nocą tak oczarowani. Raz 12 zegar uderzył, dźwięk ten przeszył im serca jak nóż. Kora szara okryła ich ciała, nie ma dwojga, ni walca i już. Czasem płacz cichy w parku usłyszysz, jakiś jęk się odezwie żałosny. Myślisz, stary nasz modrzew zaskrzypiał, a to szloch po zabitej miłości. Ponownie na scenę zapraszam reprezentantkę naszej szkoły, tym razem gimnastyczkę, Anię Koczkodaj. Brawo. Anusia zatańczy taniec gimnastyczno. To będzie taniec współczesny, połączony z gimnastyką pod tytułem Miłość. Thank you.
Bogdana. Teraz zapraszamy ponownie naszą parę taneczną, Paulinkę i Michała. Nie wiem, czy już doszli, czy jeszcze nie zdążyli. Zdążyli, udało im się. Nie takie to proste, kochane moje, kochani moi, zmienić te stroje. Panie najlepiej wiedzą, jak to pan zauważy, tak jest. Tym razem Paulinka i Michał zaprezentują nam gorącą brazylijską sambę. Naszej parze. Jeszcze raz ją zobaczymy. A teraz przed Państwem kolejna gimnastyczka, tym razem Karolinka Łobacz, zapraszamy. Też gimnastyczka, tancerka i jak to ktoś stwierdził bardzo ładnie ostatnio, człowiek guma. Karolinka zaprezentuje nam taniec pająka.
Dziecko bez kości. I kochani moi, po raz ostatni już dzisiaj nasz występ się tutaj zaprezentuje. Też będzie to nasza paradoksalna Paulinka i Michał. Zapraszamy Was gorąco. Tym razem w tym tańcu zaprezentują oni gorące hiszpańskie, kochani moi, hiszpańskie Paso Doble. Będziemy mogli się pokazać. Może nie za rok, może jeszcze wcześniej. To my serdecznie dziękujemy. Tak, zapraszamy Diament na scenę. Zapraszamy Was, gdzieś tutaj były te nasze diamenciki, są wszystko. To taki skromny, słodki poczęstunek dla Was od nas, od seniorów. Wszystkiego dobrego i dalszych sukcesów. Życzymy wszystkim. Dziękuję za raz jeszcze. Proszę Państwa, zaczęliśmy od seniorów, nasze, od młodzieży, nasze programy, nasz program artystyczny, a zakończymy występem seniora. Przed nami za chwilę zaprezentuje się nasz razyjski bard Marian Kwasowiec. Zapraszamy Marian. Dodam tylko, że wykona on utwory własnej kompozycji, zarówno muzycznej, jak i teksty. Specjalnie na tę okazję zaprezentuje nam dzisiaj właśnie te dwie piosenki. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło, niezmiernie miło, że zostałem zaproszony na tą Waszą imprezę. Dziękuję tutaj Darkowi Gałanowi bardzo. Proszę Państwa, mówią na mnie radzyński bard. Ja o sobie zaś mówię, że jestem taki John Lee Hooker z nadtyśmienicy.
tu białka za mała trochę. Takich ludzi, myślę, jest mało już, którzy piszą takie piosenki jak ja. Piosenki są piękne i to nie jest moja ocena, nie moje słowo. To jest ocena ludzi z całego świata, którzy piszą do mnie na Facebooku. Bardzo się ostatnio liczy dla mnie słowo naszego gitarzysty Piotra Bogutyna, który zadzwonił do mnie i powiedział: Marian, piszesz piękne utwory i wydam ci płytę za darmo. Czekam cały czas na to, być może dożyję. Proszę Państwa, moje piosenki rodzą się w bólach, bo choroba mnie bardzo mocno dopadła, kręgosłup. Jak ktoś choruje, to wie, co to jest. I no, muszę, niestety Bóg tak dał, że nie śpiewam kręgosłupem, tylko jeszcze mogę coś tam gardłem zaśpiewać, chociaż też mam za nim śluzówki. Proszę Państwa, chciałem serdecznie pozdrowić. Widzę moją nauczycielkę z podstawówki, panią Świder. Serdecznie pozdrawiam. Dlaczego ja nie chciałam śpiewać wtedy w podstawówce? Ale myślę, że dzisiaj mnie pani oceni. Także serdecznie pozdrawiam. Proszę Państwa, wybrałem 3 utwory dla Państwa. Mam bardzo duży repertuar, może kiedyś będzie okazja. Piosenka Inny Świat. Do tamtych dni.
Dziękuję ślicznie. Proszę Państwa, następny utworek. Napisałem go niedawno. Tytuł Cała prawda o miłości. Któregoś czerwcowego dnia pojechałem sobie do lasu, do Marenina, żeby zobaczyć, jak to brzmi w lesie, jak zaśpiewa. Czyste powietrze, ptaszki, po prostu echo. Chciałem zobaczyć. Nawet pojechałem z kolegą, który jest tutaj dzisiaj. No ja mnie nagrywał. Proszę Państwa, to był najpiękniejszy koncert w moim życiu. Z całego chyba lasu zleciały się ptaki i śpiewały razem ze mną. Ja mam to nagrane, puszczałem wczoraj Krzysiowi, jest tutaj Zbyszkowi, słyszeli to na aparaturze. Coś cudownego. Ptaki po prostu się popisywały, jeden przez drugiego, improwizowały. No, niesamowita rzecz, mój najpiękniejszy koncert w życiu. I dzisiaj ten utworek właśnie zagram tutaj. Także Państwa, te ptaszki możecie nas świerkać. Cała prawda o miłości. Ta historia prawdą jest. Miała kiedyś miejsce gdzieś. Miłość wielką siłę ma. Tak naprawdę ciągle trwa. Rozmawiałem z panem Włodzimierzem, bardzo super gościem.
Zbyszek Czuryło, którego pozdrawiam, gratuluję mu sukcesów. Piotruś, to jest Piotr Pogutyn. Skrzypek Karol, oczywiście największy nasz skrzypek i muzyk na świecie, jako rodzeniany, czyli Lipiński. Zuzia, to jest Zuzanna, skrzypaczka, jak? Tak. Właśnie. I teraz tak, kto tu jeszcze jest? Zuzia? Kuba, to jest Kuba Kotowski, gra w Warszawie. Sobie grał tutaj na moim koncercie, cudowny chłopak, myślę, że będą z niego ludzie. Wojtków dwóch, to jest Wojtek Golbiak, który gra w Londynie z powodzeniem, jest na internecie kilka jego pięknych utworów. Drugi Wojtek Molas-Gil, cudowny muzyk, który ze mną nieraz gra. Jacek Bart, to jest oczywiście Musiatowicz. Michał Bas, to jest Michał Kapczuk, który wszedł też do grona śmietanki jazzowej, a to jest tak jak profesor w medycynie. Także też moje gratulacje. No i szybki Michaś, to jest Michaś Musiatowicz, który jest już światowym gitarzystą. Jeszcze mu trochę brak, ale usłyszymy o nim na pewno. Także tutaj ich pozdrawiam i piosenka Radzyń Podlaski, Miasto Me. Radzyń Podlaski, Miasto Me. Tutaj Państwo zaśpiewacie później. Zakaz w takim stylu Jimmy'ego Hendrixa za moje młode lata. Jeszcze Stalin żył. Kiedy miałem roczek, Stalin zbrodnia zmarł. Mało kto dziś wie, kim był. Moje miasto, tak jak wiele innych miast, żyło wciąż komuny dniem. I to wszystko nie jest snem. Radzyń Podlaski, Radzyń Podlaski, Radzyń Podlaski, kocham cię. Radzyń Podlaski, Radzyń Podlaski, Radzyń Podlaski, miasto me. Dumny jestem ja. Kilku ludzi poznał świat. Włodek, Zbyszek, Piotruś, każdy zna. Skrzypek Karol w niebie gra. Zuzia, Kuba oraz Wojtków dwóch. Jacek Bart i Michał Bas. Szybki Michaś, co zadziwia świat, a na koniec jeszcze ja. Radzyń Podlaski, Radzyń Podlaski, Radzyń Podlaski, kocham cię. Radzyń Podlaski, Radzyń Podlaski, Radzyń Podlaski, miasto me. Dzisiaj moje miasto pięknym jest, a nasz pałac to ma gest. Tylko kumpli moich nie ma już, a na skwerkach kwiaty róż. Mimo że widziałem tyle innych miast, jednak serce moje wciąż sobie równo rytmem tym, tylko Radzyń miastem my. Radzyń Podlaski, wszyscy! Radzyń Podlaski, Radzyń
Podlaski, kocham cię. Radzyn Podlaski, Radzyn Podlaski, Radzyn Podlaski, miasto me. Jeszcze raz. Radzyn Podlaski, Radzyn Podlaski, śpiewamy. Radzyn Podlaski, kocham cię. Radzyn Podlaski, pięknie. Radzyn Podlaski, Radzyn Podlaski, miasto me. Miasto me, miasto me. Dziękuję pięknie. Dziękujemy panu Marianowi za tą piosenkę, zwłaszcza ostatnią o Radzyniu. Rzeczywiście piękne miasto. I cieszę się, że wielu z nas się z nim właśnie utożsamia. Dziękuję ci, Marian. Dziękuję. Szanowni państwo, ja chcę powiedzieć, że dzisiejsza uroczystość dobiega już w tym momencie końca i dlatego też pozwolę sobie na taką formułkę, jak co roku, że rok akademicki 2021-2022 uważam za otwarty. Tego się bardzo cieszę i jak widzę i słyszę, państwo również się bardzo cieszycie. Dziękuję jeszcze raz wszystkim wykonawcom, gościom zaproszonym i do następnego spotkania. Dziękuję ślicznie.